Mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 2 do 5 wersetu. Spotkanie Jezusa z przełożonym nad celnikami. Zacheusz, człowiek bogaty i znienawidzony, sojusznik Rzymian, wykonywał zawód przełożonego nad celnikami, a co za tym idzie, pobierał cło od swoich rodaków na zlecenie okupantów. Zwracał przy tym uwagę, aby również jego kieszenie dostatecznie się wypełniły. Podwyższał sumy do zapłaty lub szantażował podatników. W ten sposób dorobił się znacznego majątku. W zacytowanej na początku historii Zacheusza widzimy, że odezwało się jego sumienie. Zapragnął zobaczyć Jezusa. Nie było to jednak takie proste, gdyż przez jego mały wzrost tłum ludzi otaczający Pana Jezusa Chrystusa zasłaniał mu cały widok. Wpadł więc na pomysł, żeby wspiąć się na drzewo i tam poczekać, aż Jezus będzie przechodził w pobliżu. I rzeczywiście Pan Jezus Chrystus przechodził obok tego drzewa, spojrzał na Zacheusza, nazwał go po imieniu i bez ogródek wprost się do jego domu wprosił. Również dzisiaj Pan Jezus zna tych, którzy na Niego czekają i pragną się z Nim spotkać. Przemawia do nich, może właśnie przez to, co teraz słyszysz. Jakby wpraszając się do ich serc, pragnie, aby Go poznali i przyjęli. A nawet więcej mówi, bowiem: jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie Jana, 3 rozdział, 20 werset. Czy wiesz, jak zakończy się ta historia z Zacheuszem? Jego życie diametralnie się zmienia, a Pan Jezus Chrystus może mu powiedzieć: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 9 werset. Mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu.